Hej wszystkim, zapraszam Was na 20 przypadkowych pytań. Czy masz zwierzęta? Tak, mam psa Sarę, Goldena Retrievera i nie wiem, czy słyszycie, ale właśnie szczeka. Pewnie ktoś przyszedł. Jakie trzy rzeczy są w tym momencie najbliżej Ciebie? Ta-dam! Jaka jest teraz pogoda? Bardzo ciepła i słoneczna. Nawet widać cień mojej ręki. Czy masz prawo jazdy? Nie, nie mam. Jeszcze mi brakuje trochę lat. W której godzinie obudziłaś się dzisiaj? Dzisiaj jest niedziela. Dojrzałam, że jakoś tak przed 8. Podaj tytuł filmu, jaki ostatnio widziałaś. Jaki ja ostatnio widziałam film? Ostatnio w ogóle nie mam czasu na oglądanie filmów. Tak dawno nic nie oglądałam. Muszę pomyśleć. Ostatnio oglądałam Ojca Chrzestnego 2. Co jest napisane w Twoim ostatnim SMS-ie? Czy kiedykolwiek byłaś w innym kraju? A tak, pewnie byłam w tym w Shire, w Rohanie, w Gondorze, w Mordorze i aktualnie podróżuję po Westeros. Czy lubisz sushi? Gdy nie jadłam sushi. Gdzie najczęściej robisz zakupy żywnościowe? Zakupów żywnościowych do domu to ja raczej nie robię, ale jak już coś kupuję, to albo w sklepie koszka, albo w cukierni koszko. Czy kiedykolwiek brałaś środki nasenne? Brałam Aviomarin. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo. Ile będziesz kończyła lat w Twoje następne urodziny? 17! A jak chcecie zobaczyć mój urodzinowy filmik z 16 urodzin, to odsyłam Was tu. Tu z tej strony. O, tu. Czy farbujesz włosy? To jest mój w 100% naturalny blond kolor moich włosów, rozjaśniany jedynie przez słońce. Jakie masz na dzisiaj plany? Historia, polski, angielski, biologia, no mniej więcej takie. Co lubisz bardziej, hamburgera czy cheeseburgera? Szczerze to nie ma ni tego ani tego, jakoś to mięso do środka to tak niezbyt smaczne. Jaki jest twój kolor oczu? O, mniej więcej taki. Czy czujesz różnicę pomiędzy Colą a Pepsi? No one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring me down. A tak serio, to nie piję ani tego, ani tego. Czy jest jakieś jedzenie, którego wyjątkowo nie lubisz? O tak, jest bardzo dużo rzeczy, których wyjątkowo nie lubię. Ulubiona część garderoby. Może będę mało oryginalna, kiedy powiem, że skarpetki! Okej, to piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało i zachęcam do subskrybowania, a szczególnie Ciebie. Ciebie zachęcam do subskrybowania, chyba że już to zrobiłeś i jesteś. Więc bardzo mnie cieszę, jeśli już to zrobiłeś, jeśli nie, to zrób, bo będzie mi miło. A wiecie co, wrzesień to mi tak szybko minął. O, dopiero był początek szkoły, a teraz już październik. Tak, powinnam się iść uczyć, tak wiem. Okej, to żegnajcie, to cześć i cium i lochki giski. I jeśli oglądasz to i wytrwałeś do końca, to lubię cię. Może, a może nie.